Radosław Plendowski, tygodnik Wspólnota Bialska. Piotr Dunkiewicz, kino Merkury chyba, tak ponad. Tak, znajdujemy się w kinie Nowe Merkury w Białej Podlaskiej. Znajdujemy się nie bez powodu, ponieważ już dzisiaj kolejny seans bialskich spotkań filmowych. To jest już przedostatni seans tej edycji. Już za chwilę rozpoczyna się kolejna, 30 czerwca i co zobaczymy? No dobrze, więc na wakacje przygotowaliśmy oczywiście wspaniały zestaw. W kinie Merkury oczywiście będą różne rzeczy się działy, będą jakieś auta i Transformersy oraz Harry Potter, ale poza tym zapraszamy też na inne filmy. Między innymi zaczynamy 30 czerwca Milion Dolarów. To najnowszy film Kondraciuka, reklamowany jako komedia, ale polska komedia, ale nie komedia romantyczna, nie komedia, która ma być jakąś taką prostacką, więc zapraszamy serdecznie. Potem 7 lipca nie ma spotkań filmowych, dlatego ponieważ też chcemy naszym widzom zrobić urlop. Przerwę, niestety trochę odpoczną. Zapraszamy potem 14 lipca, komedia, właściwie pewnie komediodramat Soul Kitchen, Fatih Akin'a. Fatih Akin to taki niemiecki reżyser pochodzenia tureckiego, urodzony w Hamburgu w 1975 roku, który zrobił dwa filmy bardzo głośne właśnie o mniejszości tureckiej w Niemczech. A teraz trochę luźniejsza produkcja, tak. Chyba musicalowa. Tak. Ma być śmiesznie, podobno tak jest. Śmiesznie, a potem będzie 21 lipca Lynch. Historia tej smutnej sytuacji, która wydarzyła się we Włodowie, czyli tego linczu na pewnym recydywiście. I no, film okrowany jest jako najnowszy dług. Co prawda aż tak dobrych recenzji nie ma, ale myślę, że też warto obejrzeć. 28 lipca jeszcze reminiscencje Oscarów, Fighter, kino społeczne z USA podobno. Dobry film, dobre aktorsko. Potem 4 sierpnia Nieściszalni, jest to film reżysera Jabłka Adama, Duńczyka. Ten film tutaj pokazaliśmy, świetny film. Widziałeś to Jabłka Adama? Jabłka Adama nie widziałem, natomiast Nieściszalni to jest taka francusko-szwedzka, zdaje się, komedia. Duńska, tak, no ale dobrze, że tam z tego. Potem 11 sierpnia Erratum, film lekkiego z Kotem, podobno kino trochę surrealistyczne, bardzo ciekawe. 18 sierpnia Kenny Loach zaprosi nas na kolejny rok. Kino spokojne, wyciszone, takie wielu z nas lubi. I 25 sierpnia kończymy wakacje, bo mamy na sobie wakacje. Najnowszy film skandalisty von Trier'a, Melancholia. Zrobił dużo zamieszania ostatnio w Cannes. Tak. Sam Gutek wyrażał się, że to najlepszy film von Trier'a, który widział. No ja widziałem sporo filmów von Trier'a. Jeżeli to jest najlepszy film von Trier'a, to trzeba koniecznie być. Myślę, że bardzo ciekawy nowy repertuar. Myślę, że warto się wybrać. Bilety 12 zł. Czyli taniej niż zwykle. Taniej niż zwykle, o 20.15 w czwartki. Tak miną wakacje ze spotkaniami filmowymi, natomiast możesz się pochwalić teraz, że to już jest ponad setny seans. Dzisiaj już chyba 103. Tak, chyba już 103 seans. No nieźle, tak, rzeczywiście już ponad 2 lata. Gramy, dzięki Państwu, no coś takiego w Europie właściwie nie istnieje, no może gdzieś tam, prawda? Ale nie. Zapraszamy na kolejne spotkanie w pierwszym rzędzie przy okazji następnej serii spotkań filmowych, no i oczywiście w każdy czwartek na spotkanie filmowe do kina Merkury o 20.15. Tak, kończymy już, bo widzowie wchodzą na następny film. Do zobaczenia.